Witajcie na Vlogmasie w 2022 roku. Zapraszam na Vlogmasy. Chciałabym powiedzieć, że zainspirowałam się pewnym oglądającym panem. Szanuję moją osobę za to, że robię coś takiego, że wychodzę poza swój komfort, a wiele ludzi tego by nie zrobiło. Że nagrywam różne rzeczy, że dużo poświęcenia jest na moim kanale, że życzy mi, abym miała jak najwięcej subskrypcji. Lecimy do 15 tysięcy. Pozdrawiam pana. Już nie pamiętam, bo nie pamiętam imienia i nazwiska, ale dostaję dziennie bardzo dużo takich wiadomości. Ta jedna mi jakoś utkwiła w pamięci, bo chciałabym się odnieść właśnie do tej wiadomości, bo bardzo taka jakby mnie poruszyła. Osoby, które nagrywają, często są takimi osobami, mają taki, nie wiem, charakter, już taką osobowość i się nad tym nie zastanawiają, dlaczego tak, a nie inaczej, tylko wtedy ludzie dużo właśnie mówią w tym temacie. Kanał zaczęłam prowadzić może nie dla was, nie dla oglądania, tylko kanał zaczęłam prowadzić przypadkiem i wyjeżdżałam gdzieś i po prostu coś mnie natknęło nagrywać. Pozdrawiam pana, pan będzie wiedział, że to pan do mnie napisał i byłam w szoku tych miłych słów. Dostaję codziennie dużo, ale nie wiem dlaczego ta wiadomość utkwiła mi w pamięci po prostu. Wrocław Główny to będzie dla mnie. Ja jestem wybredna. I właśnie ta osoba jakby wydrążyła we mnie myśl taką, że ludzie są no leniwi, że tak powiem. Nie wszyscy, ale bardzo dużo osób jest leniwych. W moim otoczeniu również. O, zazdroszczę ci, że pojechałaś do Wietnamu. Ojej, a ja mówię, a ty nie możesz jechać? A wiesz, nie chce mi się. Taki przykład powiedzmy i ludzie są bardzo leniwi, w sensie takim, że zazdroszczą komuś, ale sami nie chcą nic zrobić. Robię live'a i jest na przykład 1000 osób, 1000 wyświetleń, 500 wyświetleń. To jest bardzo duża publiczność, to jest więcej jak w kinie, bo w kinie jest 100 osób, 200, nie wiem, tutaj jest na przykład 500, widownia. To jest bardzo dużo osób. Tyle osób i wy mi mówicie, i nie jedna osoba, ale mówi mi bardzo dużo osób, słuchaj, weź nagraj to czy tamto. O, ja bym chciał zobaczyć we Wrocławiu to i to, a ja bym tą lokomotywę chciał zobaczyć, a ja bym chciała zobaczyć jeszcze coś, tak? I słuchajcie, ja 1000 filmów prawie macie na kanale. Połowa to jest wasze prośby, 500 filmów. I to nie chodzi o to, że tam mam jakieś pretensje czy coś, nie. Tylko chodzi o to, że a dobra, ja wam nagram, bo ja i tak będę, tak? To ja wam nagram, okej. Okay. Nie musiałabym tego robić. Po co? Mogłabym... A, poszłam na ten pociąg, który jest, nie wiem, z rana. A, rzuciłam wszystko. Dobra, poszłam na ten pociąg. Poświęciłam czas, ale to jest fajne, tak? To jest taka pasja. Wyjeżdżam. Dobra, nagram wam i tak dalej. I przychodzą te same osoby na kanał i są takie osoby. Ja wiem, bo ja widzę po wyświetleniach, ja mam statystyki, z jakiej lokalizacji. Ja mogę zweryfikować większość osób i takie osoby mi nawet lajka nie zostawią. Nie, ja nie będę, to nie chodzi o jakieś żebranie lajka czy coś, tylko po prostu mówię właśnie to, co mi powiedziała ta osoba, że ludzie są leniwi, ludzie zazdroszczą, ale czego? Ja zapraszam do nagrywania takiego czegoś, co my nagrywamy. Przejazdów kolejowych, różnych vlogmasów, wszystkiego. To jest ciężka praca, to nie jest łatwe być cały czas z kamerą.
i cały czas coś mówić, trzeba mieć w tej głowie dużo do powiedzenia, nawet głupoty to trzeba mieć do powiedzenia. Ja szanuję osoby, które nawet wrzucą byle co, ale co mi powiedział ten chłopak? Ja to też wiedziałam, tylko się nad tym człowiek nie zastanawia, naprawdę. Powiedział tak, ludzie nie chcą się pokazać, ludzie wstydzą się siebie, ludzie nie mają co do powiedzenia i dlatego hejtują. I myślę, że nigdy się nad tym nie zastanawiałam. To, że hejtują, to ja o tym wiedziałam, bo hejtują. Bo im jesteś lepsza, lepszy, tym więcej hejtu jest. To wiem, ja się z tym spotkałam. Kiedyś na kanale hejtu nie było, bo nie było nikogo. Im dalej, tym więcej hejtu, bo zawsze się znajdzie, na kilka tysięcy ludzi zawsze się ktoś znajdzie. I doszłam do wniosku, że ludzie, nie wszyscy oczywiście, tylko mówię, że są ludzie, są tacy. Spotkałam się z takimi osobami, osobiście i przez internet, że są leniwi albo zazdroszczą, ale tu nie ma czego zazdrościć. Chcielibyście chociaż jeden dzień zająć się tym, czym ja się tutaj na YouTubie zajmuję. Chociaż jeden, jedyny dzień. Byście zobaczyli, czy to jest takie łatwe. Bo jak mówicie, słuchajcie, wszyscy YouTuberzy. Kiedy ja nigdy tak nie myślałam, jak zakładam kanał o innych YouTuberach, że nie wiem, coś z tego mają. Że słuchajcie, jak ja widzę pracę innych YouTuberów. Ja wiem, ile oni poświęcili czasu. Każdy wyjazd, każde nagrywanie, każde montowanie to jest mnóstwo czasu, mnóstwo wyobraźni, mnóstwo pomysłów. Słuchajcie, taki zwykły człowiek, który czasem zazdrości, nie ma pomysłów. Wiecie, ile to trzeba mieć pomysłów? Zobaczcie, 1000 filmów nakręcić, jaki to trzeba mieć pomysł. No dobra, można kręcić jak się stoi, byle jak. Dobra, i też się 1000 filmów nakręci, ale każdy film, moim zdaniem, ma dużo pomysłów w sobie. Wszystkie filmy kręciłam z jakimś pomysłem. Może nie wszystkie przypadły do gustu, bo to tak samo jak filmy w kinie. Nie wszystkie są cudowne. Jeden się wybije, drugi nie, tak jak kiedyś to mówiłam. Ale co do tych właśnie osób hejtujących, leniwych i w ogóle. Jeżeli, nie wiem, jeżeli lubicie jakiegoś youtubera, niekoniecznie mnie, a innych, to szanujcie tych youtuberów. Oni mają bardzo dużo pracy, moim zdaniem. Ja wiem, im większy kanał, tym jest więcej pracy. Więcej wszystkiego. I wiem teraz, jak to wygląda, bo kiedy ma się 1000 subskrypcji, to jest chyba mało znaczące, niż ma się powyżej tam, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy. Jeszcze tyle nie miałam, ale to jest również ciężka praca. I zostawiajcie zawsze łapki, zostawiajcie komentarze. Bądźcie mili, nie hejtujcie, nie zazdrośćcie. Możecie zrobić to samo i możecie również mieć taki kanał. Jeżeli jesteście tacy super i dojdziecie do 100 tysięcy na przykład, bo są youtuberzy, szanuję bardzo, 100 tysięcy jest bardzo, bardzo dużo, duże przebicie i bardzo dużo trzeba umieć i zrobić. Więc słuchajcie, nie wiem, czy ja na przykład jestem w stanie dobić do takiej sumy, czy inni youtuberzy, którzy są świetni, czy dobiją, to jest szczęście, los, to wy, lajki, no i tak dalej. I wydaje mi się, powinniście szanować, to są ludzie, wszyscy, którzy jesteśmy twórcami, dajemy z siebie wszystko, nagrywamy, wydajemy dużo pieniędzy. To nie jest nic za darmo. My czasem nie mamy nic z tego, a czasem w ogóle nam się to nie zwraca. Więc trzymajcie się, zostawcie łapki, subki, wszystkiego dobrego i nie zapomnijcie, że my naprawdę tworzymy dla was i chociaż ten like, który możecie zostawić za darmo, który was nie kosztuje, dla nas to jest rozwijanie się kanału. Im więcej, to znaczy, że wam się podoba. Nie zostawiacie, to i tak innym się to będzie podobało. I tak czym prędzej, czym później, i tak nic wasz like, nawet jak nie zostawicie, no nie będzie miał takiego znaczenia, bo i tak dużo osób zalajkuje.
ale my będziemy mieli większe szanse we wszystkim, bo jednak ten kanał będzie rósł, większe możliwości i tak dalej. Także trzymajcie się, buziaczki. Pa!